Małopolska jest regionem niezwykle bogatym, jeżeli chodzi o tradycje i zwyczaje, także te bożonarodzeniowe. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tradycji szopek krakowskich. Tylko tu w Krakowie co roku wybierana jest najpiękniejsza szopka. Co jeszcze odróżnia Małopolskę od innych regionów Polski? O tym za chwilę. Bo być może zwróciliście uwagę na to, że mamy tutaj wielbłądy, mamy też inne egzotyczne zwierzęta. Skąd taki pomysł? O tym wszystkim opowiedzieliśmy w filmie o zimowym Krakowie, do którego link znajdziesz pod tym filmem. Zapraszamy. A tymczasem zacznijmy od szopek. I to w dodatku od ich początku. Tradycja przygotowywania żłóbka w okresie świąt Bożego Narodzenia sięga średniowiecza, kiedy to święty Franciszek z Asyżu w 1223 roku w Greccio, 100 km od Rzymu, przygotował żłóbek i ustawił go w grocie obok żywych zwierząt. W XIII wieku tradycję tę sprowadzili do Krakowa franciszkanie. Początkowo najpopularniejsze były statyczne szopki świąteczne związane z jasełkami wystawianymi w kościołach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zwykle były to stajenki betlejemskie, pokazywane na tle skalistego krajobrazu, w których umieszczano figurki Dzieciątka w żłóbku, Maryi i Józefa. Przedstawienie to w późniejszych wiekach rozbudowywano. A efektem tego stała się m.in. unikatowa szopka krakowska, której powstanie datuje się na XIX wiek. To wówczas, w czasie martwego sezonu budowlanego, cieśle, murarze i robotnicy budowlani spod krakowskich okolic zmuszeni byli do szukania dodatkowego zarobku, pozwalającego na przetrwanie tego trudnego okresu. Tworzyli więc szopki, z którymi w okresie świąt kolędowali od domu do domu. Zwyczaj ten stał się tak popularny, że od drugiej połowy XIX wieku wśród murarzy i robotników budowlanych zamieszkujących przedmieścia Krakowa zaczął działać swoisty cech szopkarzy. Zainteresowania szopkarskie przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Ich twórcy zaczęli wytwarzać dwa rodzaje szopek. Miniaturki przeznaczone na sprzedaż jako pamiątki z Krakowa oraz duże szopki osiągające nieraz wysokość 3 metrów ze scenami lalkowymi przystosowane do odgrywania tradycyjnych jasełek. Szopka ta była podstawowym elementem każdej grupy kolędniczej. Jak wygląda zatem szopka krakowska? Jest to smukła, wielopoziomowa, bogato zdobiona konstrukcja zrobiona z lekkich, nietrwałych materiałów. Do dekoracji używano tzw. sreberek, kolorowych, błyszczących papierków po cukierkach i czekoladach, a obecnie stosuje się sztywny, błyszczący staniol lub specjalistyczne folie samoprzylepne. Konstrukcje dzisiejszych szopek stały się solidne i stabilne, są wykonane z drewnianych listewek. Wykorzystuje się ponadto dyktę, tekturę, papier i bibułę. Szopka posiada nieparzystą liczbę wież – 3, 5 lub 7, wśród których wyróżniają się te wzorowane na wieżach kościoła mariackiego. Prawie każda szopka jest dziś podświetlana elektrycznie. Kiedyś stosowano świece, co dziś jest zabronione. W każdej szopce z łatwością można dostrzec także inne elementy zabytkowej architektury Krakowa, fantazyjnie ze sobą połączone. Czasem jest to barbakan, czy kopuła kaplicy Zygmuntowskiej, fragmenty sukiennic, czy innych, mniej znanych krakowskich budowli. Bogactwo i różnorodność stylów krakowskich zabytków architektonicznych zapewniają twórcom szopek niewyczerpane źródło inspiracji. Najbardziej charakterystyczna postać szopki, smukła budowla z trzema wieżami inspirowanymi wyglądem wież kościoła mariackiego, ratusza lub Wawelu, pojawiła się jako rysunek w tygodniku ilustrowanym z 1862 roku. Jednak za najdojrzalszą architektonicznie formę uznaje się szopkę z lat 90. XIX wieku, której twórcą był Michał Ezenekier, murarz i kawlarz z Krowodrzy. Można ją dziś zobaczyć w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Zgodnie z tradycją franciszkańską, szopki upamiętniają narodziny Chrystusa, dlatego w każdej z nich znajdziemy scenę Narodzenia Pańskiego ze świętą rodziną, aniołami, trzema królami, pastuszkami i zwierzętami. Jednak to, co dodatkowo wyróżnia szopkę krakowską, to obecność jeszcze innych postaci. Spotkać można legendarnych bohaterów związanych z Krakowem, jak mistrz Twardowski, Lajkonik czy Smok Wawelski, oraz bohaterów historycznych czy nawiązania do współczesnych wydarzeń. Często pojawiają się również postacie w strojach ludowych, krakowskim lub góralskim. Krakowski zwyczaj odwiedzania z szopką domów sięga XIX wieku. Rozwój szopki został jednak zahamowany przez wybuch I wojny światowej, kiedy to władze austriackie całkowicie zakazały kolędowania. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, historyk sztuki Jerzy Dobrzycki w 1937 roku zainicjował pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. Wybuch II wojny światowej przerwał organizację konkursów, które wznowiono w 1945 roku, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa. Dzięki temu udało się do dziś zachować i rozwijać szopkarskie tradycje Krakowa. Szopka krakowska jest przecież ewenementem na skalę światową. Konkurs szopek odbywa się co roku w pierwszy czwartek grudnia. W ten dzień szopkarze przenoszą swoje prace na rynek główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od godziny 10 do 12. Po hejnale odgrywanym z wyższej wieży kościoła Mariackiego o godzinie 12 wyrusza korowód szopek wokół rynku. Przewodzi mu kapela ludowa z Bronowic. Pochód dociera na scenę na rynku głównym, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do siedziby Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez jury składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów i plastyków. Szopki ocenia się w 4 podstawowych kategoriach – seniorów, młodzieżowej, dziecięcej i rodzinnej. Po wcześniejszej weryfikacji, czy wszystkie prace spełniają wymogi konkursowe, komisja ocenia szopki według stałych i niezmiennych kryteriów. Szopki biorące udział w konkursie otrzymują punkty w skali od 1 do 5. Członkowie komisji biorą pod uwagę takie elementy jak architekturę i kolorystykę, w tym dekoracyjność szopki, fakt, czy szopkarz nawiązał w swej pracy do tradycji. Istotną kwestią są również występujące w szopce lalki oraz elementy ruchome. Komisja konkursowa docenia także nowatorstwo i ogólne wrażenie estetyczne. Od kiedy konkurs istnieje, zwycięzcom przyznawano nagrody pieniężne fundowane przez władze Krakowa, różne instytucje kultury, przedsiębiorców czy osoby prywatne. Następnie, aż do końca lutego, czyli przez prawie 3 miesiące, szopki są pokazywane publiczności na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory. Zgadnijcie, gdzie teraz jesteśmy? We wnętrzu szopki, do której i Wy możecie wejść, odwiedzając wystawę stałą w tym samym budynku. W Krakowie żyją wręcz rody szopkarskie, takie jak na przykład rodzina Malików, które od kilku pokoleń zajmują się tą profesją. Warto wiedzieć, że sam konkurs szopek ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. A każdy szopkarz może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. To co? Zobaczymy się w grudniu pod Adasiem? Warto wiedzieć, że od 2018 roku tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, podobnie jak portugalskie fado czy hiszpańskie flamenco. Żywa szopka to kolejna niezwykle ważna krakowska tradycja. Najbardziej znana w Krakowie to ta przy kościele i klasztorze franciszkanów, którą podziwiać można od Wigilii od godziny 22 do 26 grudnia. Każdy, kto w grudniu przyjeżdża do Krakowa, chętnie zagląda też na jarmark bożonarodzeniowy, zwany też targami. Tradycja ich organizowania sięga okresu międzywojennego.
A czy wiecie, że w Krakowie choinki pojawiły się już w XVIII wieku, ale znacznie odbiegały swoim wyglądem od obecnie nam znanych drzewek świątecznych? Były to najczęściej małe świerki lub jodły wieszane u podwały, określane mianem podłaźnika, podłaźniczki lub sadu. Ozdabiane były jabłkami, orzechami, piernikami, małymi chlebkami, a także cienkimi świeczkami woskowymi, tak zwanymi stoczkami. Tak pięknie przystrojone miały przynieść mieszkańcom domu pomyślność, urodzaj, zdrowie oraz miłość. Stojąca choinka dotarła do nas z Niemiec. W Krakowie zaczęła się upowszechniać dopiero w XX wieku. Dopiero w XIX wieku popularność zaczęły zdobywać ozdoby wykonane ze szkła, czyli bańki. Nie mylić z bombkami, które wisiały na choinkach w Królestwie Polskim. Pod krakowską choinką powinna stać szopka, natomiast na czubku gwiazda przypominająca betlejemską, a pod nią aniołek, który najczęściej przynosi prezenty na Wigilię. I w tym miejscu chcemy Państwu bardzo serdecznie podziękować za oglądanie naszego kanału, za Wasze komentarze, pytania i telefony, bo i takie od Was dostajemy, kiedy odkrywacie w przedstawianych przez nas miastach część swojej historii. Życzymy Wam radosnych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a w Nowy Rok zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Tak dla odmiany na drugi koniec Polski, do Świnoujścia. Wesołych świąt! Do zobaczenia!